Prawie 50 lat temu, kiedy przełożeni skierowali mnie do polskiej parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Manchester, miałem ten przywilej, że spotkałem dwóch wielkich Polaków. To oni od początku formowania się nowej wspólnoty katolickiej i wspólnoty narodowej nadawali jej właściwy kierunek. Ksiądz praład Jan Bas, przywódca duchowy, i inżynier Jarosław Żaba, przywódca świecki. Zgodna współpraca obu przyniosła wspaniałe owoce w życiu religijno-duchowym i w życiu społeczno-kulturalnym kilkutysięcznej rzeszy przybyłych na teren Wielkiego Manchesteru Polaków po II wojnie światowej. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Panu bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myśli odmową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Od której zejścia, dzień siódmy odchodziny, raz miłościwie połączyć z podeszłością świętych i wybranych swoich. First of all, the people in this country, the Polish people in this country, and also in Poland, are very much family people. The family is a unit which very, very tightly sticks together. And therefore, this is impossible to draw a line, a borderline in the family, and say, for instance, that people up to 21 are not any more interested in the Polish history, while those older are. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Królowo Ochrony Polskiej, módl się za nami. Święty Stanisławie Kłodzko, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiaj sobie zaśpiewamy tak jak zwykle, dlatego że ja będę chodziła po klasach, po świętach i będę sprawdzała, jak Wy lekcje swoje odrobiliście. Nie tak wiele macie do odrobienia, więc proszę naprawdę sumiennie je przygotować. Most of their friends are English. I don't think their English friends understand what it's all about. You don't think perhaps that you're relying too much on your own nostalgia for the country in making the children learn this sort of history and language and so on? Well, perhaps I am. Perhaps I am. Children, of course, are children. I think when they grow up, they'll probably understand the problems that much better. But if I don't try, I don't think they will go to school. I don't think they will learn the language.
I co wobec tego oni robią? No jaka jest dalszy rozwój sytuacji? Jaki jest dalszy, ta Ania, druga Ania? Oni proszą na obiad i tam oni zaczynają tam jeść, pić. Tak, tak. I kto przyjeżdża w międzyczasie? Czy major Plut chce dużo, czy mało pieniędzy? On się zaczął zalecać do Pelimeny, tak. I Tadeusz to wykorzystał i właśnie uderzył majora, prawda? We are trying to achieve, I would say, three things. First of all, we are trying to be faithful to our, as I said, religious and national ideas. Second, we are convinced that Poland, as it is at the moment, is not a free country. So to the best of our abilities, we are trying to help the Polish nation to regain the true freedom. And the third one, we think that our life is richer if it is bicultural, if we don't lose the connection with our Polish tradition. And we also think that our children are richer in their approach to life if they are bicultural, if they keep the things Polish close to their hearts. Sometimes it was quite hard, but I know in the long run I benefit a lot from coming to Polish school. How do you benefit? I learn about Polish culture, history, geography, and since I am Polish, I should know about these things. Personally, I feel Polish, you know, and one day I might even return there, you never know. So I think it's very useful. It's something that I'd feel sorry if I lost. I can't say why I want it, but I'd feel sorry if I lost it. I think it might be, yes. Because they probably won't know as much Polish language as their parents do. But we hope that there will be still some willing to continue the tradition. If there is a contact between this country and Poland, I think it's going to help a lot. You are right that a lot of our things which we are doing is connected with the past, because we are not ashamed of our past. On the contrary, we are proud of it. But on the other hand, I think we are very, very contemporary. Well, some links will loosen, no doubt, but I think some will be kept alive. And our best proof for the second is that we have the organization like Polish Student Union, Polish Girl Guides, Boy Scouts, and they don't lose the membership.
The second proof can be our school. We started as a school with 8 children. We now have 450. And for the last 4 or 5 years, the number just is not decreasing. Prospects are good for some kind of connection between the poles. We hope that by that time the Poland will be free, therefore by the political aspect will be different. I am not saying that details will be preserved as they are today. But I think the Poles still will be religious people and of high patriotic feelings. Pogrzeb księdza prałata Jana Basa w sierpniu 1976 roku i pogrzeb inżyniera Jarosława Żaby w sierpniu 1983 roku był wielkim hołdem wdzięczności za to, co obaj zrobili dla miejscowej polskiej wspólnoty. Polski Manchester żegnał swoich przywódców z wielkim żalem, bo odeszli obaj w stosunkowo jeszcze niepełnym wymiarze lat. Ksiądz Bas przeżył 65 lat i 41 lat w kapłaństwie. Inżynier Jarosław Żaba zmarł tragicznie, uczestnicząc w gaszeniu pożaru w domu kombatanta. Przeżył 68 lat. Pogrzeb zasłużonego kapłana odbył się przy udziale tysięcznej rzeszy parafian, rodaków z innych parafii i licznych delegacji ze sztandarami. W niedzielę 22 sierpnia wieczorem przy trumnie wniesionej do Kościoła Polskiego mszy świętej przewodniczył ksiądz infułat Władysław Staniszewski, a kazanie wygłosił ksiądz prałat Ernest Chowaniec. W poniedziałek, 23 sierpnia, mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ksiądz biskup Szczepan Wesoły i pożegnał zmarłego kapłana w imieniu licznie przybyłych księży polskich i angielskich. Ordynariusza diecezji Salford reprezentował ksiądz biskup Jeffrey Burke, który podziękował zmarłemu kapłanowi za ofiarną pracę w służbie Bogu i swoich parafian. Na cmentarzu południowym, po modłach, które odprawił ksiądz biskup Szczepan Wesoły, żegnali swego proboszcza. Prezes Stowarzyszenia Katolickiego Mieczysław Sergot w imieniu Zjednoczenia Polskiego i SPK inżynier Jarosław Żaba, a pułkownik Marchand w imieniu żołnierzy. Pamiątkowa tablica umieszczona przy wejściu do kościoła przypomina wszystkim, że pierwszym proboszczem i organizatorem polskiej parafii w Manchester był ksiądz prałat Jan Bas. Inżynier Jarosław Żaba z okazji 25-lecia polskiej parafii w Manchester w roku 1972 napisał w polskiej prasie o księdzu Janie Basie.
Urodzony 29 grudnia 1910 roku, wywieziony do Rosji 22 czerwca 1940 roku, więziony w Wierchnowolsku Czelabińskiej Oblasti, kapelan 7, a potem 10 batalionu saperów, po demobilizacji zakłada polską parafię w Manchester i prowadzi ją przez 25 lat. Doprowadza do pierwszego po wojnie kościoła polskiego w Wielkiej Brytanii. Współzałożyciel szkoły polskiej w Manchester. Wspiera zawsze działalność polskich organizacji społecznych. Utrzymuje wytrwałą i niezmienną postawę niepodległościową. Księgi metrykalne mówią, w okresie przeżytych 25 lat ksiądz polski pobłogosławił 1669 par małżeńskich, z tego w jednym tylko w 1949 roku 232 pary, ochrzcił 1618 dzieci i odprowadził na wieczny odpoczynek 456 zmarłych. Obszar początkowo obsługiwany przez księdza polskiego w Manchester był znacznie większy niż obecnie. Obecnie teren ten został podzielony na 4 polskie parafie i jest obsługiwany przez 5 księży polskich. Po śmierci inżyniera Żaby biuletyn parafialny umieścił długie wspomnienie jego rodziny. Oto wyjątek. W 1953 roku odbył się w Manchester wielki kilkutysięczny zjazd Polaków mający doprowadzić do politycznego zjednoczenia emigracji po kryzysie prezydenckim wywołanym śmiercią prezydenta Raczkiewicza. Wcześniej niż inni działacze społeczni uświadomił sobie, że dla przetrwania organizacji uchodźczych, a zwłaszcza SPK, należy przeorganizować je, otwierając członkostwo
dla młodszych Polaków. Pracował też usilnie, wytrwale i konsekwentnie nad stworzeniem organizacji Polonii Światowej, która połączyłaby organizacje niepodległościowe poszczególnych krajów i kontynentów świata, aby w ważnych i zasadniczych sprawach dotyczących Polski mogła ona przemawiać jednym głosem i przez to wywierać większy wpływ na opinię światową. Współpracował w założeniu Zjednoczenia Polskiego w Anglii i uczestniczył we wszystkich jego pracach, nieraz na głównych, ważnych funkcjach oraz współpracował politycznie z obecnym ośrodkiem legalnym i skarbowym i skarbem narodowym. W Manchester praca jego jest zbyt dobrze znana, aby wymagała szczegółowego wyliczania. Stworzył Zjednoczenie Polskie, obejmujące wszystkie polskie organizacje niepodległościowe. Dbał przede wszystkim o harmonijną współpracę ośrodka parafialnego i kombatanckiego oraz dawniejszej emigracji skupionej przy kole polskim na Cheetham Hill. Szczególną troską otaczał również organizacje młodzieżowe polskiego Manchesteru, jak harcerstwo, zespół taneczny i klub sportowy. Będąc człowiekiem wierzącym, brał udział żywy w życiu religijnym naszej parafii, służąc pomocą w nabyciu polskiego kościoła i w organizacji życia parafii. Odszedł od nas na posterunku pracy społecznej, której służył przez długie lata.